które w kioskach wydały się dwa magazyny. Lego City z takim oto poszukiwaczem przygód oraz Lego Jurassic World. Zapraszam na ich recenzję. No więc cześć, z tej strony Piotr Pider minifigurki. Jak już na wstępie, powiem, wczoraj w piątek ukazały się najnowsze magazyny Lego City oraz Jurassic World. Myślę, że tutaj totalnie City wygrywa, ale też chcę stestować, czy ten dinofozaur ma jakiś potencjał, czy po prostu to jest dramat, no i po prostu no, nie opłaca się. To właśnie chcę wam dzisiaj pokazać. Tutaj dostajemy limitowaną kartę T-Rexa. Bardzo dziwne, ponieważ zobaczcie, tutaj mamy to, no, 6 razy mniej klocków, a mamy większe opakowanie, a tu jest, no właśnie, 67 klocków, a małe opakowanie. Czasem tej decyzji nie rozumiem. Dobra, nożyczki mam tutaj, więc ogólnie no fajnie, że od razu się ukazały dwa magazyny, a nie jak to najczęściej było w czwartek Jurassic World, w piątek, a w piątek właśnie Lego City. A tutaj mamy kartę limitowaną T-Rexa kontra Triceratops, więc spoko. I ja sobie myślę, że pierw sobie zrobimy po prostu przegląd tych magazynów. No to co, no to ja myślę, że pierw sobie przyjrzymy Jurassic World, ponieważ mnie to zawsze bardziej interesuje. Bardzo lubię w ogóle to uniwersum Jurassic World, bardzo mi się on podoba. Po prostu bardzo lubię te klimaty, dlatego też zdecydowałem się na zakup tej prasy, ponieważ mnie po prostu bardzo lubię. Mamy instrukcję złożenia dilofozaura, to jest część pierwsza. O, plakat się prezentuje w taki sposób, tam jest tutaj podwójny problem. Dalsza część instrukcji złożenia tego dilofozaura. I teraz bierzmy komiks, więc spoczko. W następnym numerze będzie Zinjin Prescott na swoim świetnym układzie. Już 26 listopada, czyli również w piątek. Na pewno to zakupię, ponieważ jest naprawdę fajna figurka, ja takiej jeszcze nie mam i nie jest to w końcu OLE. I pewnie to będzie ostatni numer właśnie w roku 2021, a potem pewnie przejdziemy dopiero już do 2022. I oby tam był OLE. Więc tak się prezentuje tutaj. Nie rozumiem, po co nam dają instrukcję złożenia, skoro mam tutaj tylko 11 małych klocuszków. Myślę, że każdy ma sobie radę z opakowania. Widzę, że przenosimy się do dżungli. Przygoda. Plakat. Nawet spoko. I tu jest jakiś innego numeru. O, bardzo fajnie tutaj się prezentuje. Wiecie, te wszystkie nowe zestawy z Safari. Ja mam dwa, jeżeli chcecie zobaczyć moją pakietę oraz recenzję, to zapraszam Was do prawego górnego rogu. Tutaj ciągnie komiks. I w następnym numerze będzie czarna zabawka, oryginalna minifigurka Lego City, budowlanic, sprzęt drogowy. Spoko, mamy tutaj sygnalizację świetną i trochę przydatnego klocka. I to będzie kiedy? 5 listopada, okej. Czyli chwilę u wszystkich świętych, też w piątek zapewne. Jeszcze się tylko tak upewnię szybko. No tak, w piątek to będzie. No, więc spoko. Przechodzimy do dodatków. No bo w końcu myślę, że gdybym spytał każdego z Was, no to byście się odpowiedzieli, że zgromadziliśmy się tutaj dla dodatków. Ja wiem, zacznę od Lego City, ponieważ tutaj bardziej to mnie rajcuje. Po prostu chcę to już szybciutko sobie otworzyć. No, więc tak się prezentuje ta zawartość. Wiecie, już nawet tutaj speed buildu robić nie będę, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. Figurka się prezentuje naprawdę spoko, torsik. Jak i do codziennej figurki, jak i takiej właśnie dżunglowej, naprawdę dobrze to wygląda. Rączka tutaj do góry i wkładamy tą torbę. No tutaj nóżki, główka jakoś specjalnie może nie powala, ponieważ jest normalny wyraz twarzy, nic specjalnego, ale kapelusik jest naprawdę spoko. No i szkło powiększające. Moi drodzy, to jest coś unikatowego. No i raczej niezbyt często spotykanego. Sztabka złota, jakiś diamencik. Wkładamy to tu. I skorpion do tego jeszcze w gratisie, więc naprawdę spoko. Ale ja to już wiązłam do tyłu i wiecie, i tutaj będę potrzebował instrukcji. Wybaczcie, no ale myślę, że każdy z Was kogo, że każdy będzie musiał po prostu sobie instrukcją tutaj pomóc. Okej, już otwieramy. Nienawidzę tych samych jajek. Nienawidzę po prostu. Ale tutaj jakoś piątko, bo nie jest ciężko mi to otwierać. Git. I teraz sobie zrobię taką magię. Wow, wow, wow.
Dobra. Czy nic w środku nie zostało? Nic nie zostało. Dobra, no to naprawdę teraz będzie szybki speed build. Konstrukt. Udawało się to około z 5 minut, tak około. Postać się prezentuje, powiedzmy, jest okej, dramatu nie ma. Rzeczywiście to po zbudowaniu wygląda troszkę lepiej niż na opakowaniu. Zdecydowanie jest to tutaj tak mnie trochę jakoś burza. Myślę, że nie tylko mnie. Serio, nie można tego przemalować na zielony. Żary, no. Tutaj właśnie chyba teraz widzę, że trochę źle zbudowałem ogon i wam to teraz akurat naprawię. Okej, okay. Teraz wow, ale poza zrobił. Dobra, no więc prezentuje się to spokojnie. Dramatu, naprawdę nie ma były gorsze mini konstrukcje. Ale no, nic, odlewów nie odlewy no to są najlepsze. Albo figurka ewentualnie. Już nie mówię o Wenie, ale na przykład Claire. Takie postacie sławne z Jurassic World. Nie rozumiem, czemu nam pchają takie konstrukcje, chociaż no 67 klocków za 15 zł, no to jest naprawdę dobry przelicznik. Więc jeżeli macie wybierać, no to kupcie oczywiście Lego City. Ja wam dziękuję za ten dzisiejszy sobotni odcinek i widzimy się w kolejnym. Bye!